Cześć wszystkim, oto Mario z tej strony. Znowu po mojej przerwie wracam. Mam dla Was filmik w miejscu, które już kojarzycie, bo już kiedyś tu coś dla Was nagrywałem. Ale tym razem mam kolejną nowelkę dla Was. Że tak powiem, 7 lat śmigałem jednym sprzętem, banditem jak wiecie. Kawał czasu, a potem, że tak powiem, pogrzało mnie. No bo wiecie, kupiłem sobie SVEczkę 1000, no i wszystko ładnie, pięknie. Pojeździłem sobie, potem kupiłem MTK 01, jak wiecie. No to już przez moment miałem 3 sprzęty. Potem sprzedałem Bandita, niedawno sprzedałem też SVEczkę. No i wiecie co? Tak stanąłem sobie w garażu, zaraz świeżo po zakupie przez kupca mojej SVEczki. Zamykałem garaż i uznałem, że jakoś tak pusto w tym garażu. Smutno mi się zrobiło, nie nacieszyłem się jeszcze SV-eczką, no ale kupiec był naprawdę konkretny, także SV-eczka poszła i mimo wszystko, ale powiem Wam, że czułem taki niedosyt, że jednak te dwa sprzęty to jest fajna sprawa. Poza tym chciałem się powybierać troszeczkę na tor, chciałem się powybierać na taką turystykę, do czego MTK generalnie się średnio nadaje. I powiem Wam, że postanowiłem przeatakować temat ponownie i znowu kupić sobie jeszcze jeden motocykl. I tak zrobiłem, powiem Wam. Z tym, że tym razem poszedłem w drugą stronę. Jak MTK kupiłem no, za taką dość sporą kasę jak dla mnie, to postanowiłem tym razem przeatakować po najniższej linii opory i kupić coś najtańszego, co się da, jednocześnie żeby w miarę jeździło, żeby to było ponad albo w okolicach, tak powiedzmy, w cudzysłowie 600 w górę, żeby uciągnęło mnie, moją żonę i jeszcze jakieś toboły, tak, bo mamy akurat tankback i dwie sakwy, żeby to dało radę po prostu jechać. Więc wiedziałem, że 600 musi być i wpadłem na pomysł, że jest pewien sprzęcik, który te wymagania spełnia. Można go kupić naprawdę tanio i powiem Wam, że kupiłem chyba w tamtym okresie najtańszą, taką naprawdę w miarę w porządku 600 na rynku, a teraz Wam pokażę ją za chwileczkę, co to takiego jest. A więc... Tada! Ciekawe, czy ktoś z Was zgadł, że to chodzi o ten sprzęcik. Bo wiecie, w kwestii 600 to jest chyba naprawdę najtańsza 600 na rynku. Można ją kupić za naprawdę bardzo małą kasę, w takim całkiem niezłym stanie. Ja tak jak mówiłem, pojechałem na grubo. Miało być tak tanio, jak się tylko da. I tak kupiłem. I powiem Wam, że wiecie, no, ja mieszkam w Warszawie, tutaj w Mazowieckim u nas ogółem motocykle generalnie są dość drogie, samochody też. I w momencie, kiedy ją kupowałem, naprawdę, jak sprawdzałem na OLX-ie, na Allegro, na sprzedajemy.pl, to był najtańszy sprzęt i kupiłem go za 2800 zł. Także takie rzeczy, powiem Wam, że pojechałem w drugą stronę na grubo, ale powiem Wam szczerze, że jestem bardzo ze sprzętu zadowolony na chwilę obecną. Zrobiłem nim już, no, będzie z 400 km i naprawdę fajnie się sprzęcik sprawuje. Ma najechane troszeczkę, jak widać, 73 tysiące, już ponad 73 612 km. Także już troszkę jest i naprawdę ja zrobiłem nim ostatnio trasę, zaraz po zakupie, w pierwszy dzień. Pojechaliśmy sobie z żoną na Mazury i z powrotem, więc to już było 350 km i do tego teraz jeszcze pojeździłem trochę do pracy, no już jest ponad 400 km nastukane tylko przeze mnie i powiem Wam, że świetnie się sprzęcik sprawuje, naprawdę za taką kasę. Wiadomo, ma dużo takich tu niedogodności albo różnych takich wizualnych, tak, niedociągnięć powiedzmy, ale to są detale tak naprawdę, które w niczym nie przeszkadzają, tak, wiadomo, jak się kupuje sprzęt za taką kasę, to dziwne, żeby wymagać od niego cudów na patyku. Ja nie wymagam. Dogadałem się właśnie tutaj, tak, z panem Adamem, od którego kupiłem, pozdrawiam zresztą pana Adama, od którego kupiłem ten sprzęt i naprawdę, no, w niezłej kasie kupiłem fajny sprzęcik. Wiadomo, są te różne niedociągnięcia, ale mnie osobiście one nie przeszkadzają. Sprzęt ma, jak widzicie, też gmole założona. Jakieś takie detale są, nie wiem, do zrobienia w stylu tam, no, można by klocki na przykład z tyłu wymienić. Klamka z tamtej strony jest, jak Wam chyba pokazywałem. O, proszę bardzo, ułamana.
ale to są takie pierdółki, które w niczym nie przeszkadzają. Sprzęt naprawdę fajnie jeździ, nieźle hamuje. No tak, pamiętajmy, że to jest 94 rocznik, tutaj mamy jedną tarczę. Sprzęt waży 208 kg, także niedużo, ale coś tam do roboty jednak ma. Ale jest naprawdę ok. Zrobię z niego teścik jakiś wam niedługo. Wrzucę to wam na kanał i powiem wam, jak się śmiga. No, zrobiłem już 400 km ponad, także mogę się na temat sprzętu wypowiedzieć. Sprzęcik jest naprawdę całkiem wpyte. I jest to maszyna taka naprawdę bardzo fajna dla osób, które są początkujące. Ja go kupiłem ze względu na to, że jest super tani, to jedno. Jest bardzo łagodny, a z żoną jak jeździmy, jeżdżę naprawdę bardzo, bardzo spokojnie. Także tak naprawdę to 100-110 max i więcej nie jeździmy, więc dla tego sprzętu to jest idealnie. Ja czuję, że go nie męczę ani pod względem takim, że go pałuję, bo jakbym kupił 125 w tej kasie, to pewnie bym ją zajechał przy takim obciążeniu chociażby. Z drugiej strony nie potrzebuję tak naprawdę litra jakiegoś mocnego do takich jazd, bo nie wykorzystuję tego. Tak jak MTK-iem jechałem, to musiałem bardzo uważać przy zmianach biegów i tak dalej. Tam są te duże przeciążenia jednak, duże masy wirujące, więc wcale nie było tak wygodnie. Musiałem uważać jak gdyby na sprzęt, na żonę z tyłu. Także tak średnio najeżdża, powiem wam. Zresztą środek ciężkości też jest dość wysoko wtedy ustawiony i jest tak nie bardzo. Tu jest idealnie pod tym względem, ale to też wam tak bliżej opowiem wszystko na okazję teściku tej oto maszyny. Nagrałem też już jakieś jazdy, także wideo do tego już mam i to będzie kolejny teścik. Także ciekawie, bo w tym roku robię wam testy najwięcej swoich maszyn, które po prostu zmieniam jak rękawiczki ostatnio, ale no, bez przesady też. Ale powiem wam, że chyba przy takim ustawieniu, jak teraz zostanę, chcę sobie ten sprzęcik zostawić naprawdę na dłużej. Zobaczymy, jak to będzie, ale na razie fajnie się sprawuje. No i MTK to już, no, mam nadzieję, że zostanie się u mnie w ogóle na dożywocie. Ten jeszcze będę chciał wykorzystać na torze, bo mam plan, żeby do Modlina sobie pojeździć na tor i też zobaczymy, jak się uda ten plan zrealizować. Oponki są takie dwuletnie, więc całkiem świeże. Są te gmole, o których wspominałem, więc może być całkiem ok. Także tak to wygląda od strony technicznej. I tyle. No. Tak jak teraz wam wrzucę ten filmik, pokręcę się troszkę dookoła, pogadam. I to wystarczy, jak to mówią. A tak jak wspominałem, na test już wrzucę to jakoś tak w miarę sensownie. Powiem wam troszkę o takich właśnie bardziej użytkowych aspektach jazdy tą maszyną i będzie ok, jak to mówią. Także trzymajcie się, pozdrawiam, piszcie, komentujcie, co sądzicie o tej mojej opcji, nowym sprzęcie do śmigania w turystykę i na tor. I tyle, słuchajcie. Także pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!